najgorsi terroryści, jeżeli można powiedzieć, jeżeli to można tak nazwać tych ludzi, najgorsi bandyci, bo przecież może już było Gestapo, jeszcze nie było zorganizowane, to byli lotnicy, młodzi chłopcy. Młodzi chłopcy, lotnicy, ta historia z tym, że te obcinali te brody Żydom na ulicy, stawiali na betce, robili taką zabawę, to właśnie robili lotnicy przeważnie. Poza tym to byli dobrze wychowani chłopcy, bo jak z dobrych domów, bo jak na przykład przychodzili, chcieli coś zrabować, nie byli to fachowcy od rabowania. Więc przyszli do państwa Kiersonów, do takiej lekarki, która była w sanatorium Medema wiele lat lekarką, do jej rodziców przyszli do domu, no i rewizja. Więc gdzie tu szukać u takich ludzi złota? Więc taki facecik, lotniczek młody wymyślił, że to złoto będzie schowane pod ramą, gdzie firanka wisi. Więc przystawił, był wysoki, więc przystawił sobie krzesło, ale krzesło było nie twarde, taka deska, tylko było miękkie, pokryte tam jakimś materiałem. Więc mamusia widocznie go nauczyła, że nie wolno butami stawać na takim krześle. Więc podłożył sobie gazetę, stanął na krześle i szukał złota pod tą ramą. No złota nie znaleźli, ani nic nie znaleźli, bo to nie byli bogaci w ogóle ludzie. No pobili ich, wyszli. Ale lotnicy byli bardzo brutalni. Młodzi chłopcy bardzo brutalni. Na ulicach bili, w ogóle to było, łapali tych ludzi strasznie. Szli grupami, po kilka, kilkunastu takich lotników. Zamykali kawałek ulicy, bili tych, na przykład Karmelicka była taka wąska ulica, taka przelotowa, więc tam było bardzo dużo tych Żydów, zamykali tam, no, a ciekawe dlaczego tam, na tamtej ulicy najwięcej bili, jeszcze na Żelaznej też bili, to jest prawda. Na przykład tego Żyda na beczce to postawili na ulicy Żelaznej. Tu mu obcięli tą brodę, tak, nie wiem skąd wzięli takie wielkie krawieckie nożyce. Tak to wyglądało. Także tak to było. To był ten pierwszy okres nie strasznego terroru, ale takiego chaotycznego.